Szaleństwo. Ze wschodniej Brazylii jest bliżej do Afryki niż do zachodniej Brazylii. Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym się z wami podzielić kilkoma naprawdę zaskakującymi ciekawostkami o położeniu geograficznym Brazylii względem Polski, Kanady i Afryki Zachodniej. I gwarantuję, że będziecie zaskoczeni. Po pierwsze, Radom jest drugim co do wielkości miastem w województwie mazowieckim, po Warszawie. Odległość pomiędzy Radomiem a Warszawą wynosi zaledwie 93 km. Vancouver jest trzecim co do liczby ludności miastem w Kanadzie oraz największym miastem w prowincji Kolumbia Brytyjska. Miasto to położone jest na zachodnim wybrzeżu Kanady, czyli nad Oceanem Spokojnym. Natal jest stolicą stanu Rio Grande do Norte. Dosłownie Wielka Rzeka Północy w północno-wschodniej Brazylii. Miasto to położone jest nad Atlantykiem. Odległość pomiędzy Vancouver a Natalem wynosi 10 345 km. Niemniej jednak, odległości pomiędzy Warszawą a Vancouver i Natalem wynoszą odpowiednio 8233 i 8339 km. Natomiast odległości pomiędzy Radomiem a Vancouver i Natalem wynoszą odpowiednio 8322 i 8300 km. Zatem z Warszawy jest bliżej do zachodniej Kanady niż do północno-wschodniej Brazylii, a z Radomia jest bliżej do północno-wschodniej Brazylii niż do zachodniej Kanady. Nie do uwierzenia. Po drugie, Kanada jest drugim co do powierzchni krajem na świecie. Jej powierzchnia wynosi ponad 9,9 miliona kilometrów kwadratowych. Brazylia jest największym krajem w Ameryce Południowej oraz piątym co do powierzchni krajem na świecie. Jej całkowita powierzchnia wynosi ponad 8,5 miliona kilometrów kwadratowych. Najdalej na północ wysuniętym punktem Brazylii jest góra Monte Caburaí, znajdująca się na granicy z Gujaną. A najdalej na południe wysunięty punkt kraju znajduje się w okolicach kurortu Barra do Chuí, leżącego na granicy z Urugwajem. Góra Monte Caburaí jest położona w stanie Roraima, a Barra do Chuí w stanie Rio Grande do Sul. Dosłownie Wielka Rzeka Południa. Paradoksalnie, z Monte Caburaí jest bliżej do Kanady niż do Barra do Chuí. Odległość od Monte Caburaí do Barra do Chuí wynosi 4396 km. Podczas gdy odległość od Monte Caburaí do miasta Halifax, stolicy kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, wynosi 4391 km. Tak, z północnej Brazylii jest bliżej do Kanady niż do południowej Brazylii. Niesamowicie. Uwaga! Miasta Halifax w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja nie należy mylić z miastem Halifax w hrabstwie West Yorkshire na północy Anglii. Po trzecie, najdalej na zachód wysuniętym punktem Brazylii znajduje się w Parku Narodowym Serra do Divisor. Miejscowość ta położona jest w stanie Acre, leżącym na granicy z Peru. Najdalej na wschód wysuniętym punktem Brazylii kontynentalnej jest przylądek Punta dos Seixas, znany również jako Cabo Brinco, leżący w stanie Paraíba, czyli nad Atlantykiem. Miejscowość ta jest również najdalej na wschód wysuniętym punktem na kontynencie amerykańskim.
Odległość pomiędzy tymi dwoma punktami wynosi 4251 km. Dla porównania, odległość od przylądku Punta dos Seixas do Akry, stolicy Gany, wynosi zaledwie 4082 km. Podczas gdy odległość od przylądku Punta dos Seixas do miasteczka Zolo, leżącego na zachodzie Togo, wynosi 4234 km. Tak, ze wschodniej Brazylii jest bliżej do Afryki niż do zachodniej Brazylii. Szaleństwo. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne filmy na kanale. Vero se. See you. A la prochaine. See ya. A la prochaine. Do zobaczenia.